pole wypoczynkowe łowiszów. Tutaj korzystanie z wiaty i z pola. Jest także woda. Trzeba zgłosić wcześniej. Rezerwację można wykonać w ośrodku dyrektyczno-administracyjnym w Orszulinie. Podane są numery telefonów. Opłata od osoby wynosi 20 zł. Idę dalej. $20 od osoby za noc w tym miejscu łowiszów. Jest duża, jeszcze większa wiata jak w poprzednim miejscu. Są tu tablice informacyjne, stanowiska edukacyjne, na przykład taki powalony, spróchniały pień. Jestem pod olbrzymim dębem, już ma szypułki, żołędzi, jest pięknie. Jest drewutnia, miejsce na ognisko, jest wszystko. Pole wypoczynkowe łowiszów, obiad robi się sam, a właściwie robi za mnie kuchenka. Pięknie. Opłata za pobyt w wysokości 20 zł od osoby w dyrekcji parku uiściłem. Do jutra mam spokój. Są i toalety, jest łazienka, jest energia elektryczna, ale niestety toalety nie są dostępne. Pewnie kot utrzymuje się w momencie zgłoszenia chęci pobytu tu i wniesienia opłaty. Kupując, opłacając dzień pobytowy na tym polu wypoczynkowym, uzyskałem kod dostępu do toalety, a w toalecie jest dostęp do wody. Są nawet dwa prawie pełne pojemniki mydła w płynie. Jest ręcznik papierowy, niebywałe. No i bardzo czysta toaleta. Moim zdaniem nie ma się do czego przyczepić. Na takie warunki w lesie jest bardzo dobrze.